Miał miałku. Halo, weź ogon do góry. Czy bierzesz ogon na dół? E, tak, na pół gwizdka. Nieważne, Stefanku. Lecimy, co? Siemandero, czarne kciuki. Siemandero. Czas najwyższy zameldować się w lesie. <laughs> Więc jestem w lesie. Idę sobie pochodzić. Idę sobie troszkę pospacerować. Drobny relaksik zrobić. Nie liczę na nic wielkiego, bo wiem, że w tym miejscu coś trafić to już naprawdę jest Mistrzostwo Świata, ale może i ja zostanę tym mistrzem świata, także miłego oglądanka. Chris detektor turysta mówił, że się stęsknił za Deusem, za lasem. To Chris masz jest pierwszy fancik. Nie wiem od czego to mogło być, ale może od jakiejś nie wiem, lampy. Nie wiem, taki tam wichajster Nie wiem co to, ale wygląda mi na jakiś wisiorek O, o faktycznie Jest jakiś haczyk Kolczyk jakiś O, odpadł. O listek O kurka, jakiś taki listek. Zdobionko do czegoś. O, fajny. Jak na razie najlepszy strzał. Słabo, bo słabo tu wychodzi. Jakieś kółeczko. A to jest. Nie, jest żadna klamerka. Chyba będzie od lampy naftowej też. Kurczę, tu tych części od lampy naftowej tyle już powychodziło. Pewnie będzie kolejna. A co to tu teraz wychodzi? Nie, kurczę. Już myślałem, że od lampy. A co? jakiś tunit, śruba, coś takiego i to jest to w tym hobby ja pitole. hobby pełne niespodzianek patrzcie na to zasuwasz ryjesz w korzeniach starasz się tam gdzieś dotrzeć pod złotko od mleka albo od śmietany taki fancior a jest gitara, nie? Nawalczone, znalezione. Czy mnie jest, jest spokojna głowa? Tyle gadałem o tych lampach Tyle gadałem i mam koronę z lampy. Także jest piękne koronium. Super. No mówię. Tu tych lamp tyle się wala. Rozwalonych. No jest taki strzał. Patrzcie, tera, patera. Dżownica Magda i krągłość. Ha! Co to za krąglinek? Adolfinio. Tak, tak jest. Adolfowa piąteczka. O no i petarda. Jest fenolek. Jest fenolek. Super. O no to się cieszę. Czyżby ten rajon... Był bardziej fartowny. Jest. Kopertka od zegarka. Piękna kopertka od zegarka trafiona. Ale śliczna. No to teraz to już widzę. Aj. Jest jakieś zdobionko. Co to może być? Nie no, tylko takie zdobienie jakieś liście. Coś tego, sreberko to chyba nie będzie. Nie, bo to jest zajechane za bardzo. Ale pięknie wygląda. O jest. Piękny, piękny strzał. Szkoda, że nie cały zegarek, ale to chyba dwa razy nie można trafić całego zegarka. Chociaż nie ma rzeczy niemożliwych. Dzisiaj tak. <laughs> Ciepło się zrobiło. To można sobie w spodwiniętych spodniach iść. A ja robię sobie stację drugą, stację drugą. Kochani, przekroczyliśmy 12 900, coś tam, subskrypcji. Zbliżamy się już takim. Troszkę ślimaczkowatym, ale trochę jakimś tam tempem do 13 tysięcy. A przypominam, że na 13 tysięcy do wygrania super, super mega nagrody. Także pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, o włączeniu dzwoneczka, żeby być na bieżąco. No i co, zapraszam dalej do oglądania. Ja tu sobie izostarka śmignę i zaraz lecę dalej. Plomba, chyba plomba. Ta jest plomba. A jaka to zaraz sobie zobaczymy tutaj na aparacie. Skąd. <laughs> Plomba skąd? Nie wiem skąd. Skąd spedycja Jakaś spedycja, jakaś plombunia Poznań. O, skład Poznań. Tak jest. Pozna pozdrawiamy wszystkich Poznaniaków. Oj, coś mi się wydaje, że ten tu Próbował, próbował. To jakiś chyba musiał być smakosz tego Neptuna. No bo tu jest Neptun na Neptunie. Ja pitole. może sam Neptun wyszedł z morza. Mówi, robią na moją część. Część to będę tutaj robił. Ale spróbuj ponownie, spróbuj ponownie. Człowieku, ile tego można w siebie wlewać? Ja już myślałem, że jakaś monetka a guziol. a to jest chyba nakrętka od tych niemieckich past bo one były takie ośmiokątne także to jest na bank z tej pasty Oj, taka zmyłka kurde a dzisiaj dzień co ja powiem to ja trafiam tylko ja mówiłem o tym starszym modelu tej tubki a to już jest z plastikowym tym zakrętką no ale tak to mniej więcej wyglądało także widzicie Szału nie ma. Z rajtów nie wywala. Ale jest tu ptane. Jest fajny. I cyk. Cyk, tik, tak, tik, tak. Trochę za późno, żeby to był, był na dzisiaj klucz do sukcesu. Ale jest kluczyk. Jakiś do zegareczka. Ma jakieś sygnowania. Nie, tylko mi się wydawało. Coś tam na nim pisze, jest napisane, ale to nic nie ma. A Takie maleństwo wpada. Czyżby dwa koziołki poznańskie, czy co to? Czy kolejna część od lampy jakaś? Pewnie od lampy. A ja już mówię, plomba Poznań to będą i dwa koziołki poznańskie. To będą się bodły. Budziu, budziu, budziu. Nie chcą. Jest, ale co? Tak, nie zobacz. Tak. Oto jakaś łuska. Plomba. Eee. Jakieś kółeczko od czegoś. Także. pierdłeczka? I widzicie, pierdłka za pierdółką, blaszka za blaszką, I tak to wygląda. No ale miałem okazję ostatnio rozmawiać z wieloma detektorystami i tacy naprawdę to wiedzą, na czym to polega. Że czasami tak jest: wyjdziesz w teren, chodzisz 12 godzin w terenie, nie mówię, że to dzisiaj. Ale tak jest i wracasz z niczym. Wracasz z polmosami, wracasz z blaszkami, z jakimiś gwoździkami. Nie zawsze jest Eldorado. Ale przyjemność z samego pochodzenia zawsze jest ta sama. Zawsze jest ta sama i chyba za to wszyscy kochamy. To hobby dobra, ostatnia runda i spadam na chatę. O, żaden piękny sygnał to nie był. Ale harmoszki kawałek. Malutki. Także wiecie, jak to tam sobie cztery pancerni grali, już kuferek stoi zrychtowany, tararara. o kuferek zrychtowany, a czas na kolację wracać. Pokażmy te nasze dzisiaj pierwsze wypadowe fanty lasowe. Wyzbierałem trochę śmieci, trochę blaszek, jakiś tam polmosików kółeczka, koziołki jak ja to mówiłem poznańskie kluczyk, korona od lampy naftowej, która pękła listek piękny spadające liście, czuć że już jesień idzie pomalutku, no szkoda szkoda, bo ja tam jestem ciepłolubny, no i tu dzisiaj fan dnia, kopertka od zegarka petarda, super fajnie, szkoda, że nie cały, ale i tak cieszy bo to jak dla mnie Mega, mega, mega fanciar. Skoro już szarość, ciemność następuje, to wiecie co? Trzeba robić rząd. No, powiem wam tak. Pierwszy wypad ci niektórzy powiedzą, a liczy się wypad, szału nie było, nie było, petard. Okej. Okay. Ci, co się znają, powiedzą super fajne tuptanko. Jak dla mnie Mega petardinio, jestem mega, mega szczęśliwy, mega zadowolony, że udało mi się wyskoczyć, pochodzić, trafić jak dla mnie super fanciory. No i co, wszystko to składam sztyce i lycę na chatę. Wy pamiętajcie o subskrypcji, o dzwoneczku, jak Wam się podobało, zostawcie lajka. Dziękowa i do następnego, hej.